Cześć kochani, zapraszam Was na kolejny film dotyczący promocji w Rossmanie, tej słynnej minus 49% promocji. Z tym, że dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, które udało mi się zakupić, ponieważ ta promocja już dobiegła końca. Zwykle omijam jakoś te promocje wysokoprocentowe, ponieważ wydaje mi się, że mam wszystko, czego potrzebuję, ale teraz jakoś mnie tchnęło, żeby kupić jakieś takie ciekawostki, jakieś takie nowości, których nie było nawet w drogeriach, dopiero się pojawiły, albo których nigdy nie miałam i się na nie czaiłam, czy coś w tym stylu. I rzeczy, które chciałabym zwyczajnie przetestować również dla Was, podzielić się moją opinią. Pojawią się może z 3 produkty, które ponowiłam, kontynuuję, ponieważ mi się sprawdzają, ale w większości będą to ciekawe rzeczy, których jeszcze nie testowałam i chciałabym zrobić taki film dla Was, aby przetestować to wszystko na żywo, przynajmniej tyle, ile mi się uda. Także dajcie znać, czy taki film Wam odpowiada, czy chcielibyście zobaczyć taki film. Proszę Was o kciuki w górę i wtedy będę wiedziała, że chcecie takie coś zobaczyć. Myślę, że zacznę po kolei od dni, w których były zamieszczone poszczególne kategorie produktów, czyli najpierw usta. I o dziwo nie mam dużo rzeczy do ust, ponieważ w mojej kosmetyczce jest bardzo dużo takich produktów i postanowiłam, że tak spontanicznie może coś tam spróbuję, ale nie będę jakoś szaleć i na siłę kupować. Także pierwsze, co chciałabym Wam pokazać, będą to te pomadki w płynie z Vibo Million Dollar Lips. Ja już kiedyś je widziałam wiele, wiele razy u dziewczyn na YouTubie czy tam gdzieś na blogach. Polecały te produkty, więc pomyślałam, że i ja spróbuję. Wybrałam numer 4 i 2, czyli taka soczysta czerwień oraz taka fuksja. Tak, jeszcze nie mam konkretnego zdania na temat tych produktów. Jednego użyłam raz, więc dajemy im szansę dalej. Będziemy testować. I kolejny produkt, który dzisiaj mam na ustach, to będzie szminka, którą używam od dnia, kiedy ją kupiłam. Po prostu nie mogłam się powstrzymać. To jest szminka z Maybelline. Z Maybelline? Tak, Maybelline Nude Embrace, tak się nazywa, kolorek 930. Przepiękny, nudziakowy kolor, wpadający odrobinkę w taką pomarańczkę, aczkolwiek jest prześwietny, bardzo mi się podoba, ponieważ ma matowe wykończenie, ale takie troszeczkę jakby kremowe, świetnie się nakłada, bardzo wygodnie, jak takie masełko dosłownie, także jeden z moich ostatnio ulubionych kolorków na pewno pojawi się w ulubieńcach. Jeśli chodzi o paznokcie, to jak wiecie, ja się tutaj opieram ostatnio na semilakach, więc nie kupiłam nic z produktów do paznokci. Teraz chciałabym przejść do kolejnej kategorii, czyli do oczu. Zakupiłam taką paletkę, która ostatnio na YouTubie była dosyć tam rozsławiana, przynajmniej na amerykańskim YouTubie, z tego co widziałam, który często bardzo oglądam, czyli paleta Maybelline The Nudes. Ja już używałam z 2 może odcieni. No i też się nie chcę zdradzać, słuchajcie. Powiem Wam może tam kiedyś przy okazji, albo zrobię jakąś recenzję tej palety, może jakiś makijaż. Ponieważ użyłam na razie właśnie 2 tylko odcieni, to chcę jej dać jeszcze szansę. Fajnie byłoby ją również wykorzystać w teście na żywo, także tak jak mówiłam, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki film. I paletka nie jest tania w normalnej cenie i tylko dlatego chyba ją kupiłam, ponieważ zwyczajnie kosztuje ponad 50 zł. Wydaje mi się, że to sporo jak na drogeryjny produkt. No ale zobaczymy, jak się będzie dalej spisywać i czy jest warta tej ceny. Jeśli chodzi jeszcze o cienie, to zakupiłam takie maleństwo z Miss Sporty. Te cienie zapowiadają się bardzo fajnie, ponieważ mają ładne kolory, to mi się spodobało w nich i nie były drogie przede wszystkim. Po promocji to wyszły małe pieniądze, także zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. I jeszcze 4 rzeczy, słuchajcie, do oczu. 2 tusze do rzęs, Lovely i Eveline, o których Wam już wspominałam, bardzo lubię te tusze i możliwe, że pojawią się w konkursie, który chciałabym niedługo dla Was zrobić, jak już tam pęknie piątka tysięcy, mam nadzieję. Jeśli będzie Was tyle, to wtedy zrobimy sobie konkurs, także tutaj taka mała, cicha zapowiedź. I bardzo lubię te tusze, kupiłam je właśnie z myślą o Was, także one nawet nie będą otwierane, ni nic z tych rzeczy. Teraz chciałabym Wam pokazać eyeliner z Maybelline, o którym słyszałam dużo dobrego, więc postanowiłam, że i ja go sobie zakupię. Może wyciągnę go tutaj, chciałam Wam pokazać go w kartoniku. On jest taki, słuchajcie, w małym słoiczku, jest malusieńki, ale wydaje mi się, że będzie wydajny. Już zaczęłam go testować.
jest w porządku, nie chcę się też tutaj jakoś tam rozgadywać w jego temacie, także testujemy nadal. I ostatnia rzecz do oczu to jest eyeliner z Miss Sporty Studio Lash. Mówiłam Wam o nim również wiele razy i on prawdopodobnie też poleci na konkurs, zobaczymy jeszcze. Także to by była ta kategoria. Przejdziemy teraz do ostatniej części, czyli do tej największej, w której kupiłam najwięcej rzeczy i jakoś najbardziej mi zależy po prostu na twarzy, na wyglądzie twarzy. Także sięgnę sobie tutaj teraz te produkty, bo kilka ich kupiłam. W ogóle wydaje mi się, że poszalałam na tej promocji, jak na mnie. Chciałabym Wam najpierw pokazać bazy pod makijaż, ponieważ ostatnio marki typu Soraya, Liren, Bielenda rozszalały się dosłownie z tymi bazami, no to postanowiłam, że i ja spróbuję. Z tego względu, że są na promocji, no to dlaczego nie? Tym bardziej, że ich standardowa cena nie jest również zbyt mała, bo to jest jakieś 30 zł za jeden produkt. Zakupiłam dwie bazy z Liren, jedną i drugą z Bielendy. Zacznijmy może od tej z Bielendy. Jak widzicie, ona fajnie się prezentuje, ma w środku takie perełki, które się rozpuszczają troszeczkę tutaj na dłoni. One wylatują na dłoń, ale nie całe, tylko w takich kawałeczkach. I to się rozpuszcza, tyle Wam na razie powiem, bo to był tylko swatch, nic więcej o niej nie wiem. Ale widziałam właśnie, że dużo kobiet je kupuje i mówi, że są w porządku, więc będę dla Was testować. Kolejna baza z Liren, niwelująca zaczerwienienia. Ja mam, jak wiecie lub nie wiecie, zaczerwienienia tutaj w okolicach nosa, czasami gdzieś tam się jeszcze zdarzy sporadycznie na twarzy, ale przede wszystkim tutaj te okolice mam troszkę zaczerwienione. Więc zakupiłam sobie taką bazę, już ją kilka razy próbowałam. Oczywiście nie będę się teraz tutaj zdradzać i wywodzić. W każdym razie taką bazę zakupiłam i będziemy dalej ją testować. Podzielę się z Wami zdaniem, jak już będę miała konkretne na jej temat. I tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o bazy. Nie kupiłam żadnego podkładu, to jest taka nowość. Nie kupiłam, mimo że wszyscy od razu rzucają się na te podkłady, to ja jakoś z nich zrezygnowałam tym razem, ponieważ mam ich sporo i muszę je skończyć. Wtedy się z Wami podzielić oczywiście opinią i ewentualnie zakupić nowe, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu kupować tak hurtowo pewnych rzeczy. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Ale zakupiłam korektor, ponieważ uwielbiam korektor z L'Oreal True Match i chciałam go ponowić, ale nie znalazłam chyba swojego odcienia, tak mi się wydaje. To zakupiłam taką nowość z Astor Perfect Stay Concealer. Ja mam go w numerze 3. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Robiłam tylko swatcha w drogerii, także nie otwierałam go jeszcze ani razu. Zostawię go na film. Kolejna rzecz to będzie może bronzer, może przejdziemy do bronzera. Nowość, która już jakiś czas leży w tych galeriach, ale ja jakoś się nie zebrałam, żeby to zakupić. To jest bronzer z Bourjois, ta czekoladka, chyba pachnąca. Troszeczkę tam coś pachnie, ale nie było to chyba nigdy, nie leżało koło czekolady, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak otworzę tę folię, ponieważ również nie chciałam otwierać tego produktu, żeby pokazać Wam na żywo wszystko. Mam ten odcień troszeczkę ciemniejszy, z tego względu, że ja często używam samoopalacza i pomyślałam, że to będzie dla mnie korzystniejsza wersja. Także niesamowicie jestem ciekawa tego produktu. I teraz już zupełne nowości, których nigdy nawet nie widziałam, słuchajcie, ani razu w drogerii. Pierwsza rzecz, może zaczniemy od różu. Róż z Vibo, Ecstasy się nazywa, także ciekawie. Z tego co pamiętam, jest taki holograficzny troszkę, on się tutaj odbija takimi różnymi odcieniami, ale ma fajne pudełeczko, takie dosyć porządnie zrobione jak na drogerię. I on jest różowy, właśnie mieniący się na takie złoto. Z tego względu powiedziałam, że holograficzny, może źle to określiłam, nie mam pojęcia. W każdym razie ma tutaj lusterko, bardzo fajne, porządne opakowanie. To jest numerek 1. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, ponieważ ja średnio lubię takie kolorki, które gdzieś tam wpadają w pomarańcz, na różne kolory się mienią. Nie lubię za bardzo takich róży. W każdym razie róży czy różów? Róży chyba. Nie wiem, poprawcie mnie. W każdym razie będę go testować przede wszystkim też dla Was. I kolejna rzecz z Vibo, na którą się uparłam dosłownie, ponieważ wiecie, jak to jest na tych promocjach. Te kosmetyki są porozwalane kompletnie.
I gdy przychodzi nam coś kupić, no to okazuje się, że tego nie ma w szufladzie już. Pani mówi, że już nie ma tych produktów i one są wymazane, uszkodzone i tak dalej. W każdym razie uparłam się na jeden z produktów, czyli taką paletkę potrójną, poczwórną z Vibo. Nazywa się Strobing Makeup Shimmers Kit. I ja, słuchajcie, no wzięłam tę paletkę, mimo że ona ma jakieś tam maźnięcie. Udało mi się wyrwać taki egzemplarz, który nie jest za bardzo jakoś strasznie zniszczony. Trochę tutaj jest uciapana od moich palców, ponieważ ją dotykałam i możliwe, że odbija światło. Ponieważ ta paletka ma piękne, eleganckie opakowanie, zupełnie, słuchajcie, jak nie z drogerii. I tutaj jeden produkt jest lekko maźnięty palcem, ale udało mi się w miarę korzystny egzemplarz wybrać. Także będziemy testować ten produkt. Jestem też ciekawa, ponieważ z Vibo ten rozświetlacz Diamond Illuminator również mi się sprawdzał. Także mam głębokie, duże nadzieje w tym produkcie. Zobaczymy. I teraz dwa ostatnie produkty, rozświetlacze również, ale w nietypowej formie, bo w sztywcie. Zacznę od tego tańszego z Lovely. Wygląda jak kredka, taka gruba kredka. On się wykręca. Ma kolorek dość chłodny, tak mi się wydaje. Taki jasny lub chłodny. Muszę jeszcze sobie, słuchajcie, zobaczyć, bo wtedy kupiłam go tak bardzo szybko. No jest taki dosyć chłodny, ale zobaczymy, nie używałam go jeszcze na twarzy, jedynie tutaj na słoczu. Także sprawdzimy go na pewno. Wydaje mi się, że jest to jakaś edycja limitowana. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ponieważ nie widziałam go nigdy wcześniej. I teraz wczoraj byłam w Rossmanie również, nie było go, więc albo się wyprzedał, albo po prostu była to właśnie edycja limitowana. I ostatni produkt, jaki już dawno widziałam gdzieś na YouTubie amerykańskim i przyleciałam do Natury chyba, do drogerii Natura, zobaczyć, czy jest ten rozświetlacz i nie było go. Mimo że był na reklamach jakichś narysowanych tam w tych szafach, nie było go. I tak się wkurzyłam, bo mówię, kurczę, no w tej Polsce to zawsze wszystko jest tak późno, dlaczego tak jest? A nie chcę mi się jednego takiego produktu zamawiać przez internet, ponieważ chciałabym go również zobaczyć na żywo. Jest to rozświetlacz z Maybelline Master Strobing Stick. Wybrałam kolor bardziej szampański, ponieważ jest też kolorek różowy i on, słuchajcie, prezentuje się prześwietnie. Robi taką taflę tutaj, przynajmniej na dłoni, coś jak Mary Lou. Jeszcze muszę sobie tutaj przypomnieć, tak, jak Mary Luminizer dosłownie. Lub taka domieszka troszkę z My Secret, tamtego rozświetlacza. Także myślę, że będzie ciekawie wyglądał i doczekałam się, że jest w końcu. Kosztuje też ponad 40 zł, dlatego kupiłam go na tej promocji. Wydaje mi się, że może później bym się na niego skusiła, ale była promocja, więc warto zakupić taki produkt. Także będziemy testować również. I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać koniecznie, czy jakiś produkt, który dzisiaj Wam pokazałam, również i Wam wpadł w ręce, lub może kiedyś go testowaliście. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. I oczywiście proszę Was o łapki w górę, ponieważ chcę wiedzieć, czy ten film, test na żywo, ma się pojawić i będę brała to za pewnik, jeśli dużo łapek się znajdzie, lub po prostu jeśli napiszecie też w komentarzach. Dziękuję Wam teraz za wspólnie spędzony czas i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!